Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Andrzej Dąbrowski. Jestem dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, czyli tej instytucji, w której Państwo właśnie się znajdujecie. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Część naszych działań popularyzatorskich, tegorocznych, jesiennych, poświęciliśmy językowi gwarowemu, Gwarze Świętokrzyskiej, tej naszej rodzimej gwarze. I odsłaniamy kolejne epizody związane właśnie z tymi działaniami, z tym projektem, etnoprojektem. Dziś mamy spotkanie z panem profesorem Stanisławem Cyganem, którego serdecznie witam. A będziemy mówić o kulinariach XIX-wiecznych. Tyle tylko, że nie będziemy konsumować w sensie dosłownym, możemy konsumować słowa jedynie, ale wydaje mi się to także bardzo ciekawe. Sądzę, że wszyscy wiele dowiemy się o tym, co jedli nasi świętokrzyscy przodkowie w XIX wieku i jak się to nazywało. Bardzo proszę, panie profesorze. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na spotkanie. W swojej pracy naukowej, badawczej zajmuję się badaniem Gwary Świętokrzyskiej, a to, co Państwu tutaj chcę zaprezentować, jest związane z pewnym obszarem moich zainteresowań dotyczących gwarowej leksykografii regionalnej. Znaczy przedmiotem moich zainteresowań ostatnich są regionalne słowniczki XIX-wieczne z obszaru Małopolski Środkowo-Północnej. I z tych słowniczków wydobyłem część materiału dotyczącego kulinariów, ale też przede wszystkim korzystam z bogatego dorobku już etnograficznego księdza Władysława Siarkowskiego. Jest on autorem dwóch zbiorów, materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa i z okolic Kielc i też artykułów dotyczących kulinariów. I właśnie te materiały stanowią dla mnie źródło materiału językowego, które porównałem ze słownictwem zgromadzonym przez wybitnego polskiego uczonego, twórcy łódzkiej szkoły dialektologicznej, profesora Karola Dejne, który dokładnie eksplorował, czyli badał tereny Kielecczyzny w latach 60. XX wieku, jest autorem Atlasu Gwar Województwa Kieleckiego i ogromnego zbioru leksyki ludowej, zatytułowany zbiór Słownictwo ludowe z terenów byłych województw kieleckiego i łódzkiego. Te materiały wychodziły w latach 74-81. Jest to 12 tomów tej leksyki regionalnej. Ogromny zbiór, który liczy ponad 28 tysięcy wyrazów. I w trzeciej, to Państwo zobaczą na slajdach, w trzeciej kolejności uwzględniam te materiały, które nie wszystkie oczywiście porównałem z wydawanym w Krakowie obszernym słownikiem gwar polski przygotowywany przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. I to jest niezwykle istotne przedsięwzięcie. Mógłbym powiedzieć tak, jak patrzę na całą publiczność, kiedyś wielki profesor Witold Doroszewski, kiedy przyjechał do Ostrowi Mazowieckiej, do jednej ze wsi, z której pochodziła pani profesor Falińska i były prowadzone rozmowy z mamą pani profesor, powiedziała ona wówczas do profesora, no gdzie to z takiej dalecy i za taką daremnoto? To znaczy chodzi o to, że będziemy zajmować się słownictwem i to może być interesujące, pewna przygoda, pasja, ale z drugiej strony no, niektórzy może podchodzą do tego innego. Kiedyś w czasie badań jedna z informatorek, kiedy zaczęliśmy ją pytać o różne nazwy wiejskich realiów, powiedziała, to było akurat na terenie Mazowsza, ja myślała, że oni Gruszkow chcą, Jabłkow, a oni Piosnkow chcą. To znaczy, że ten cel, prawda, naszych eksploracji no jest czasami niezrozumiały przez eksploratorów. Także cieszę się, że jest młodzież i myślę, że w większej części do tego młodego pokolenia ten wykład kieruje, ale oczywiście bardzo się cieszę i szanuję wszystkich moich słuchaczy. Pozwolą Państwo, że siądę i przejdę do takiego wstępu, a później już do ścisłego wykładu. Proponuję Państwu, mam nadzieję, atrakcyjną, poznawczą wyprawę przez czas albo wyprawę w czasie, czyli w XIX wiek i kulturowo zróżnicowaną przestrzeń, choć ograniczoną do Kielecczyzny. Będą to kulinarne powroty do
źródeł, do tradycyjnego pożywienia mieszkańców wsi, czyli chłopskiego pożywienia. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj pokazać, przypomnieć zapomniane regionalne nazewnictwo kulinarne, czyli w jaki sposób wniknąć w tradycję kuchni chłopskiej regionu świętokrzyskiego, pokazać jak wygląda to świętokrzyskie dziedzictwo kulinarne. Czy są to różne tutaj będą nazwy, nie będzie receptur, ale w innych po prostu książkach, które będę Państwu pokazywał, puszczę je w obieg, na pewno takie elementy się znajdą. Ważne jest, czy te potrawy dawne były przedmiotem transmisji międzypokoleniowej w sytuacji właśnie, gdy obecnie eksponujemy to wszystko, co służy pokazaniu walorów naszej małej ojczyzny, a kuchnia regionalna, o czym świadczą tutaj te publikacje, smaki świętokrzyskie, czy właśnie organizowane przez starostwo takie konkursy na potrawy, czy w końcu, proszę zwrócić uwagę, nawet nie przewodnik kulinarny, tylko tu mam pamiętnik kulinarny Ponidzia i Powiśla. Czy w końcu takie zapomniane nazwy, potrawy ludowe, skieletczyzny, Lemieszka, Siemieniec, Gamrota, wystawa, która była zorganizowana w Muzeum Wsi Kieleckie. I właśnie tutaj te materiały konkursowe na najsmaczniejszą potrawę to Starostwo Kieleckie organizuje co roku i są publikacje pod jakimś tytułem, proszę zwrócić uwagę, drągoły i inne tradycyjne potrawy. Drągoły, a inaczej lepieńce z bobem, to są po prostu takie pierogi wypełnione w środku bobem. No nie wiem, kto z Państwa smakował. Przepis przygotowany przez Ewę Siudajewską z Bęczkowa. Można spróbować oczywiście. No teraz mamy tutaj inny wynik, publikację też z tego konkursu, Męcybuły i inne potrawy powiatu kieleckiego. Na ogół Męcybuła my znamy jako taki wyraz potoczny, ktoś, kto jest taki dokuczliwy, ktoś, kto się nam narzuca, prawda, męczy nas i tak dalej. Natomiast tutaj chodzi o, jeszcze mamy synonimiczne nazwy, mianowicie, że są to kojdoły, albo goły, albo byki oczywiście, czyli takie podłużne kluski z startych ziemniaków. One są, może trochę przypominają kartacze, wypełnione farszem. Na ogół były to oczywiście składniki takie roślinne, jeśli chodzi o farsz, a więc na przykład grzyby plus kapusta. No później oczywiście możemy to modyfikować, ale jeśli chodzi o na przykład wieczerzę wigilijną, to były oczywiście bez mięsa te potrawy, bardzo istotne. I tutaj mamy Męcybuły, ale też kojdoły ciekockie. W innej publikacji mamy taką nazwę, albo chociażby jest taka nazwa kućmok, nie wiem, czy ktoś z Państwa kojarzy, co to za... No oczywiście golosz, albo placek golany, albo żmiocosz, albo placek żmiocany. To jest oczywiście taki placek z tartych ziemniaków wkładany do formy blaszanej z różnymi dodatkami, może być mięsnymi, ale niekoniecznie. A oczywiście na oleju pieczony, wsuwany do pieca i inspirowany przede wszystkim kuchnią żydowską. I tam ma to nazwę, oczywiście musi to być koszerne, kugiel. Albo kugiel właśnie w ten sposób. I to kućmok. I oczywiście, kiedy prowadziłem takie badanie, napisałem artykuł na ten temat, od razu jestem w stanie powiedzieć, że to jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. A więc możemy pokazać pewne kompleksy terenowe związane z tym nazewnictwem. I ja naprawdę nie muszę być specjalistą. Wystarczy, że gdybyśmy zrobili ujęcie takie kartograficzne, pokazali, jak wygląda ta linia na mapie, czy punkty, które pokazują nam, w jakich miejscowościach występuje ta leksyka, to na pewno nazwę kućmok spotkamy na terenie powiatu jędrzejowskiego. Studenci moi to potwierdzali, ale sam po prostu też zbadałem to. Nie robiłem oczywiście mapy, ale niezwykle interesujące są tego typu badania i poszukiwania. I teraz dalej, więc obserwujemy wzrost zainteresowań tym wszystkim, co lokalne, co swoiste na tym terenie, co go wyróżnia. Organizowane są imprezy folklorystyczne. Mamy dokumentację i promocję regionalnej kultury. Tym zajmują się władze lokalne, instytucje, towarzystwa lokalne. Różne instytucje umożliwiają poznanie dziejów budownictwa, narzędzi, instrumentów regionalnych. Organizowane są imprezy, na których można zobaczyć tradycyjne stroje, tańce, obrzędy ludowe, skosztować potraw charakterystycznych dla danego regionu, czy w końcu posłuchać, jak dawniej
śpiewano, jak mówione, są też takie konkursy właśnie godek. Pojawiają się też próby utrwalenia w formie drukowanej języka danego regionu. Są to opowiadania ludowe, godki, czy nawet słowniki gwarowe dokumentujące leksykę gwarową, wydane nakładem towarzystw regionalnych, władz lokalnych, czy nawet samych autorów. Można je też oczywiście zamieścić, takie materiały, w internecie, na stronach urzędu gminy czy lokalnych towarzystw. W akcjach tego typu znaczną rolę mogą odgrywać nauczyciele realizujące tak zwaną ścieżkę regionalną, kierowanie zainteresowań uczniów na odrębności językowe właśnie regionu, to jest ich ważna powinność, zadanie. Już na to wskazywał w Snobizmie i Postępie Stefan Żeromski. Nieprzypadkowo mówię o tym, bo chcę Państwu pokazać tutaj znakomitą publikację Dialog Pokoleń w gminie Zagnańsk. Jest to efekt współpracy uczniów i nauczycieli. To są rozmowy przeprowadzone z babciami, z dziadkami zamieszczone w tej publikacji. Inicjatorką tego projektu zatytułowanego Dialog Pokoleń przez Towarzystwo Kultury i Języka była nieżyjąca pani dr Krystyna Długosz-Kurczabowa, pochodząca właśnie z Zagnańska, autorka słownika gwary zagnańskiej. Znakomita moja koleżanka i wskazuje na to jako coś niezwykłego. A więc mamy tutaj przykład po prostu takiej współpracy środowiska nauczycieli ze środowiskiem lokalnym. W Wielkopolsce idzie to znacznie dalej. Efektem takiej współpracy są słowniki opracowywane przez środowisko lokalne i szkołę we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Mam tutaj jeden z takich tomów poświęcony kulinariom, to jest W kuchni u Pleszewian. Więc bardzo ważny jest ten element współpracy nauczycieli, uczniów z środowiskiem akademickim. Życzyłbym sobie, może u nas się też to w jakiś sposób uda zrobić, skoro można w Zagnańsku, dlaczego nie w innych miejscowościach, pod patronatem oczywiście Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Na to zwracam uwagę, ale też chcę nawiązać do takiego konkursu. Przy różnych okazjach na festynach pojawia się Marian Kwiecień, nie wiem, czy technik weterynarny, czy agronom, który po prostu proponuje takie konkursy. Mam tutaj materiały pewne z tego konkursu. Mianowicie zapytaj babcie, poznaj mowę naszych przodków, zapytaj babcie, zapytaj dziadka. I może takie jakieś niektóre pytania bym tutaj Państwu zadał. No, chodzi też o przetłumaczenie pewnych elementów. Nie wiem, czy w tym miejscu. Przepraszam, w innym miejscu prawdopodobnie. Lub mogłem tego akurat nie wziąć. Trudno mi, wydawało mi się, że mam, ale jak widzę, prawdopodobnie gdzieś się to było przesunęło. I niestety tak, nie pokażę niestety, ale zachęcam i na stronach Urzędu Gminy, bo to konkursy były realizowane w Miedzianej Górze, w Łopusznie. Teraz, kiedy był przegląd solistów i zespołów folklorystycznych w Chmielniku, tak i powiatowy 21 przegląd, też tam pan Marian prezentował swoje tam dokonania i ten konkurs był bardzo ważny po prostu. Ważny element takiej integracji międzypokoleniowej, więc trzeba zapytać swoich najbliższych, jak wyglądały różne elementy życia wiejskiego. To dotyczyło, na przykład tam była nazwa typu piesek. Czy ktoś z Państwa wie, co to jest piesek i do czego służył taki drewniany przyrząd do wyciągania tych butów z cholewami? Czy na przykład jakie zwierzęta były drutowane? Czy inne, no to jest dosyć skomplikowane, nie tak trzeba po prostu pytać o to swoich najbliższych. Więc ważne są te inicjatywy lokalne, które służą pokazaniu bogactwa językowego naszej małej ojczyzny. Ja dzisiaj chcę skierować swoją uwagę na kulinaria, a więc przedstawię Państwu wąski wycinek leksyki związanej z pożywieniem człowieka. Takie można by tu analizować coś, co w językoznawstwie nazywa się pole tematyczne albo pole językowe, mikropole, subpole, po prostu, a więc coś, co jest grupa wyrazów, która jest powiązana wspólnym znaczeniem, między którymi istnieją różne relacje znaczeniowe, czyli synonimia, może być oczywiście antonimia
i inne, o tym nie będę tutaj wspominał. A więc profesor Andrzej Markowski, który badał leksykę wspólną różnym odmianom polszczyzny, dokonał właśnie takiego przeglądu wyrazów należącego do tego pola. Oczywiście on ujął to w grupę szerszą, to co służy człowiekowi, ale to nie tylko pożywienie, bo i ubiór i tak dalej, kilka pól, które się łączy oczywiście z tym polem tematycznym. A więc mamy tutaj nazwy ogólne, takie jak danie, kolacja, obiad, potrawy i ich składniki, na przykład bułka, chleb, rogalik, galareta. Jajecznica to jest w polszczyźnie ogólnej, żebyśmy zwrócili na to uwagę. Zupa pomidorowa, rosół, włoszczyzna, baranina, cielęcina, karp, a więc nazwy produktów, królik, kura. Oczywiście to subpole może być w innej grupie, na przykład zwierzęta. Jeśli mamy królik, chodzi o mięso. Po prostu dlatego w tym polu, czy jak będą nazwy roślin, to one mogą po prostu funkcjonować w dwóch polach. W polu tematycznym rośliny, ale też i potraw. Dlatego jest tutaj te granice pola się przekracza. Schab, słonina, na przykład kasza, kaszka, agrest, arbuz, jeżyna, malina, czyli owoce, gruszka, babka, na przykład herbata, napój, czyli nazwy napojów, białko, ciasto, cukier, margaryna. Dalej, czyli potrawy i ich składniki, nazwy ogólne, nazwy czynności związane z przygotowaniem potraw, czyli na przykład gotować, ugotować, grzać, kisić, krajać, prawda, obierać, obierzyny, obierać, przepraszam, już obierzyny są produktem, przechowywać, na przykład podgrzewać, rozlewać, rozsypywać, wkładać, trzeć, ubijać i tak dalej, smażyć, smarować. Czynności związane z jedzeniem, a więc jadać, zjadać, jeść, zjeść, więc pary aspektowe, karmić, lizać, pić, wypić, popijać, ssać i tak dalej. Osoby i miejsca związane z jedzeniem. Tutaj także w mieście oczywiście, bo kiedyś to gdzieś mogło, szło się oczywiście do gospody, do karczmy, natomiast w mieście troszeczkę inaczej, więc mamy kelner, kelnerka, kucharz, kucharka, bar, bufet, jadalnia, piekarnia, naczynia i urządzenia kuchenne służące do przechowywania, na przykład czajnik, foremka, kocioł, maszynka do mięsa, młynek do kawy, służące do podawania, więc filiżanka, kieliszek, kubek, podstawka, talerzyk, służące do przenoszenia, koszyk, kubeł, siatka, taca i tak dalej, służące do przechowywania, beczka albo na wsi zwane to kłodą, prawda, dzban, dzbanek, lodówka, miednica, miska, puszka, słoik, sztućce, łyżka, łyżeczka, nóż i tak dalej, części naczyń, korek, ostrze, pokrywka, materiały, cechy naczyń, a więc przymiotniki, gliniany, kryształowy, plastikowy, porcelanowy i tak dalej, miary i objętości, a więc objętość filiżanka, garnek, garść, kieliszek, następnie waga deka, deko, kilo, kilogram, waga ważyć. To jest w polszczyźnie ogólnej jakiś fragment tej leksyki. Teraz jeszcze chcę Państwu, może woli zainteresowania, ale tutaj zacząłem właśnie z panem dyrektorem rozmawiać i bardzo słusznie powiedział, że te potrawy, głównie pochodzenia roślinnego, które były w pożywieniu mieszkańców dawnej wsi, to one nam teraz po prostu, mamy taką dietę, przechodzimy na to. A ten mieszkaniec wsi, który był spracowany, kto właśnie bazował na tym, świeże powietrze, więc to byli ludzie na ogół zdrowi, a my teraz po prostu idziemy w tym kierunku. Przeczytam Państwu taki wiersz Tomasza Gajdy z Dębskiej Woli, chwosty, a więc te zieleniny, zielone dodatki do różnych potraw, ale także to, co się gotuje właśnie z warzyw. Tytuł jest troszkę metaforyczny i pokazuje zmiany w żywieniu. A więc wiadomo, że panie też chodziły na kursy gotowania, jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich. I Gajda napisał taki wiersz, cytuję, tytuł chwosty. Przyjechały do wsi jakieś łopce panie, żeby przeprowadzić w świetlicy zebranie. Zebrały się baby, bo były ciekawe, jako uny do nich będą miały sprawę. Jedna z nich powiada, bidne nasze chłopy, nie są odzywiane takie mizeroty. Chłopy to już starsze, ale dzieci wasze dostają tak co dnia zór, kluski i kasę. Trzeba wprowadzić zmiany w żywieniu rodziny. Trzeba wiecy warzyw, bo to witaminy. W końcu uradziły wszystkie nasze baby, żeby je przeskolić, nie ma insy rady, bo to baba na wsi wciąż musi harować i nawet nie umie po ludzku gotować. Jak se uradziły, zorganizowały i tak na szkolenie wszystkie poleciały. Słuchały uwoznie, jak trzeba gotować i do różnych potraw warzyw nie zauwać. Nikt tu dotąd we wsi nie uprawiał warzyw, nikt ich nie uzywał, ni młodzi, ni starzy.
Ogródki warzywne zakładać potrzeba. Sery czy pory nie spadną nam z nieba. Babskie cudowanie któryś z chłopów słysał i zaraz do kilku poszło do sołtysa. Sołtysie kochany, baby nos wytrują, w świetlicy się schodzą, coś ich kombinują. Mają nam gotować potrawy z kwostami. Ty, głowa gromady, musicie iść z nami. Jakiesi tu zmiany w żywieniu rodziny, cymy to gadzina albo schliwa świnie? Przecie nasze babki gotowały wożo, ale nie z chwostami, jak dziś babom kozo. Może już niedługo, nie licząc się z nami, będą nos wiązały na łące z krowami. Żeby nos nie żywić taką ludzką strową, będą nos wyposać na pastwisku trową. Pójdę z wami, chłopy, od tego sołtysem, bo baby chcą rodzić, jako waju słyszę. Posły wszystkie chłopy wszystkie salutką gromadą, żeby nie pozwolić wygłupiać się babom. Wchodzą nasze chłopy do gromadzkiej sali, a tu prosto we drzwi miły zapach wali. Kaj ino tu sporzić, wsedy witamina, a ze człowiekowi leci do ust ślina. Od tego zapachu, a ze kreci w nosie, pełne stoły jodła, baby krzotają się. Muszą one wszystkim przyrządzić jedzenie, boć to przecie dzisiaj kursu zakończenie. Sołty za złonie miał na Boga Świętego, co tu na tych stołach jest jodła smacnego. Sałatek, pirogów z kwostami rosołu. Baby zaprosają, siadojta do stołu. Siedli wszyscy razem, próbują, smakuje. Nie taki ten diobeł strasny, jaki się maluje. Jak baba z kolono, to umie gotować. Zrobi coś z niczego i będzie smakować. To się wszystko działo lat temu 40. Co się teraz robi, w głowie się nie mieści. Dzisiaj nie ma czasu i na gotowanie. W konserwach jest wszystko, łobiot i śniadanie. Dziś dużo jest witamin, jak warzywa świze, a mięso w blasance i zupa w papirze. W konserwach, w torebkach jedzenie gotowe, ale to niesmacne i wcale niezdrowe. Chłopy teraz mówią, downi lepiej było, żeby baby gotowały, jak to przudzi było. Taki wiersz pokazujący zmiany. Ja bym jeszcze dodał, że teraz coraz częściej, jak zauważyłem, można spotkać też na przykład młode rodziny, może to tylko jest od święta, że idą z dziećmi, a może to specjalnie tylko właśnie w weekend, gdzieś mogą pójść do restauracji i zjeść. Doświadczyłem tego ostatnio, że dosyć dużo rodzin, było dużo rezerwacji w jednym z punktów gastronomicznych. Szanowni Państwo, to tytułem takiego wstępu. Oczywiście moglibyśmy tutaj pokazywać różne nazwy, pytać, ułożyć nawet taki kwestionariusz, czy Państwo wiedzą, co znaczy na przykład popa, co znaczy spyrok, i inne, ale oczywiście nie będę tego czynił. Powiem tylko o tym, że na przykład teraz przypomniałem się, w jaki sposób można określić takie, bo jajko, wiadomo, znów to będzie to, co znosi kura. Doświadczyłem kiedyś w czasie badań, szliśmy i pytaliśmy, jak się nazywa. No to ludzie po prostu na Mazowszu trochę się dziwili i mówili, no jak to? I był komentarz taki, że głupie idą bez wieś. No dlatego bez naszej świadomości oczywiście, że mamy jaje, jajko, jajce, prawda, na pograniczu polsko-czeskim będzie wejce. Ale ciekawe jest takie też małe, nazwa małego jajka, które się przerzucało przez stodołę, prawda, żeby już więcej kura nie znosiła, to był tutaj na terenie Kielecczyzny znosek albo dębówka, jojko, jojecko i tak dalej. Także tutaj przy okazji wspomnę o takim pewnym fakcie też wierzeniowym, bo te kulinaria wchodzą też w pewien zakres wierzeniowy, religijny, także jeśli chodzi na przykład o sferę obrzędowości, takie nazwy się pojawią. Ale wróćmy do głównego tematu. Przedmiotem omówienia w moim wystąpieniu będą XIX-wieczne nazwy kulinariów z terenu Kielecczyzny i z obszaru Kielecczyzny i terenów przyległych, ziemi radomskiej, opoczyńskiego, a ściślej nazwy tradycyjnego pożywienia wiejskiego, chłopskiego w tym regionie. Źródłem materiału językowego są materiały etnograficzno-folklorystyczne zgromadzone przez XIX-wiecznych inteligentów żyjących na prowincji, pracujących w charakterze duchownych, urzędników, którzy dając upust swojej pasji poznawczej kolekcjonowali to wszystko, co dotyczyło ludu. Tutaj chcę wspomnieć o księdzu Władysławie Siarkowskim. Popatrzmy na jego fotografię. I to jest ta publikacja i mamy też mapę etnograficzną okolic Kieleckiej. To jest teren eksploracji księdza Siarkowskiego.
Był nie tylko etnografiem, był także archeologiem, wielkim współpracownikiem Oskara Kolberga. Materiały do etnografii ludu polskiego z Kielc, teraz Pińczowa i zebrane przez naszych historyków, przez panią profesor Marczewską, materiały do etnografii i historii Kielc, pisma rozproszone. I chcę powiedzieć, ja zajmowałem się też innymi materiałami, mianowicie słowniczkami zgromadzonymi przez, to były też przyczynki do etnografii, na przykład krakowiaków, a więc mamy pracę Jaskowskiego na temat, czy Zygmunta Wasilewskiego na temat takiej wsi jak Chice. I jest dodany słowniczek, ale też jest opis etnograficzny. Zresztą Wasilewski jako student prawa napisał znakomitą monografię dotyczącą ziemi podlaskiej, Jagodne, gmina Dąbie. Właśnie ten słowniczek był przedmiotem opisu mojego właśnie. Jest artykuł, ukazał się w poradniku językowym numer 7 z 2021 roku. A więc te źródła etnograficzno-folklorystyczne księdza Siarkowskiego i inne artykuły, potrawy, ciasta i chleby ludowe w okolicach Kielc, Pińczowa i Jędrzejowa, tomy dzieło Oskara Kolberga, tom drugi sandomierskie, tom 18-19 kieleckie z lat 1885-86, czy w końcu tomy 20-21 radomskie Oskara Kolberga z lat 1887-88 wraz z trzema suplementami do tych tomów. To jest tom 76 kieleckie, suplement do tomu 18-19, 71 suplement do tomu sandomierskie i 77 suplement do tomu radomskie. Właśnie takie słowniczki dodane. Słowniczki te były nazywane w XIX wieku abecedłowymi zbiorami wyrazów ludowych, spisami wyrazów, wyrażeń czy słownikami gwary ludu. To były niewielkie słowniki ułożone w porządku alfabetycznym, bardzo nieduża liczba haseł, przeciętnie, ja myślę, że tak około 300 wyrazów w tych słownikach. I chcę powiedzieć, że leksyka kulinarna w tych słownikach jest bardzo słabo reprezentowana. Podam dla przykładu, bo w niektórych tomach dzieł wszystkich Kolberga są dodawane słowniczki. I na przykład w tomie drugim, sandomierskie, słowniczek jest, to jest tom z roku 1865, to wyszło jako drugi tom dzieł najwcześniej, potem koncepcja opisu etnograficznego zmieniła się u Siarkowskiego. Mamy 9 wyrazów dotyczących kulinariów, ja sobie pozwolę tylko niektóre. Na przykład nazwa typu dojadek, czyli nazwa ogólna, jadło, żywność potrzebna. Definicje podaje takie, jak są u Siarkowskiego. Zwróćmy uwagę na regionalną nazwę. Glon jako kromka chleba. My znamy nazwę glon w innym znaczeniu. Dalej mamy lelita, czyli jelita, albo inaczej na kiedyś zwane flakami. Omasta, okrasa, stąd jest omaścić czasownik, albo okrasić. Omaścić, okrasić tłustością, nasycić potrawę. Parka, kluski parzone, prażucha i zawsze są odwołania do słownika Lindego, że mamy poświadczenie u Lindego. Warzecha, warzonchew, duża łyżka kuchenna drewniana i tutaj mamy kwalifikator powszechny, czyli powszechnie używana nazwa. Ziemniaki, ziemniaki, kartofle. Zur, żur, potrawa postna zrobiona z owsa. Rodzaj barszczu, zwróćmy uwagę, że zrobiona z owsa, nie z ziemniaków. Rodzaj barszczu też jako powszechne. W słowniku gwary opoczyńskiej z 1886 roku mamy 370 wyrazów i tylko 4 z kręgu kulinariów, a więc garus. Proszę zwrócić uwagę na znaczenie tego wyrazu. Nie polewka dodawana do ziemniaków z owoców zrobionych, czy suszonych, czy takich świeżych, tylko zwracam uwagę na to znaczenie. Garus, sok w owocach. Zupełnie inne znaczenie. Kukiełka, bułka pszenna, statki, naczynia, narzędzia. Zimioki, kartofle. W słowniczku gwary ludowej z okolic Pińczowa Siarkowskiego mamy bzówka, zobacz, fafuła, a ta fafuła to nic innego jak polewka z jagód, czyli z owoców bzu czarnego. Chwajdały, krzaki kapusty na polu niezwiniętej jeszcze w główki. Ozdoba, to jest też ciekawa nazwa, ozdoba to jest inaczej omasta okrasa. To jest ozdoba, czyli ziemniaki się ozdabiało. Perczaki, groch polny, pituch, potrawa z ziemniaków na rzadko. Czyli nie wiem, co by to było dokładnie, jakaś może zarzucajka. Trudno mi teraz powiedzieć. W słowniku Wasilewskiego, w słowniczku mamy dwa wyrazy. Juzyna, to jest też na Śląsku jako regionalna forma podwieczorek. Mamy poświadczenie u Lindego. I zgarny,
To jest taki wybredny w jedzeniu, o trzodzie, o dzieciach. No byśmy powiedzieli, że to jest taki pyszny albo minny, w Gwarze Kieleckiej byłoby to pyszny minny, a tutaj taki francuski piesek, prawda, który nie każdą potrawę zje, a tutaj jest zgarny, wybredny. W słowniczku Siarkowskiego w materiałach do etnografii ludu polskiego z Kielc mamy 9 wyrazów, a więc drójki, a więc coś takiego mdłego, co się nie da, zbyt słodkiego, to jest drójki albo zdrójki. Dalej mamy kłoda, beczka na kapustę, już wymieniałem. Krasiwo, omasta jest krasić, stąd krasiwo, czyli omasta. Pociosek, kij do wygarnowania ogni z węgla. Pozywioł, czyli ogólna nazwa, to jest żywność. Kajta idzie tak kupić tego pozywiołu. Albo swałek węcwałka. Urwołem sąsiadowi kilka swałek kapusty w jego polu. To raczej chodzi o złodziejkę, prawda? Jeśli urwał w cudzym polu, no to ukradł to wszystko, prawda? Czyli główka kapusty, swałek. Trukta, albo truchta, to jest włoszczyzna ogrodowa. Włoszczyna, łupina zewnętrzna na orzechu blaskowym. Wydłubać, czyli wyjąć, wydłubać ziemniaki w polu. No to jeśli to są pierwsze ziemniaki, mówi się u nas podbierać ziemniaki, prawda? Szło się i te pierwsze, które to oczywiście się nie wykopuje, tylko raczej wydłubuje się tam kijem, czy ewentualnie ręką, w zależności od tego, jaka jest ta ziemia. U Jaskłowskiego w słowniczku ze wsi Mnichów w powiecie jędrzejowskim mamy na przykład taki wyraz jak ogoziały, czyli wystudzony, o ziemniakach. My mówimy tutaj, że ziemniaki są zdębiałe, takie niedogotowane, albo łogozdwiałe żmioki. To jak mówi moja koleżanka, to takie, że ani do zjedzenia, ani do wyrzucenia. Ona czasem mówi, że tak się czuje, jak te łogozdwiałe żmioki, czyli to niedogotowane, czyli źle. Omasta, okrasa, pożywioł, pożywienie, postnik, wieczerza, wigilię Bożego Narodzenia, sperka, słonina, ziemniaki, kartofle, zuchelek, mały kawałek czegoś. Dobrze. Teraz, co ciekawe, ja tutaj przypomnę, tylko pokażę pewne elementy. Wiadomo, że te nazwy kulinariów wchodzą zarówno do zagadek. Są to często takie XIX-wieczne zagadki o charakterze metaforycznym, jak Ryszard Tokarski nazywa metafory zagadki, ale także do powiedzeń, do porzekadeł, do przysłów. Pominę tę drugą część, natomiast będę, jak ktoś potrafi odpowiedzieć, to bardzo będzie mi miło, jeśli Państwo na tę metaforę, zagadkę zareagują. Otóż pierwsza zagadka jest taka. Posła kumosia do kumosi, pozycyć derdosi. Jagłot derdom to łoddom. Co to jest? Co to jest ta czasownik derdosi i derdoska? Co to jest? Oczywiście tu chodzi o masielnicę, czyli ten tłuczek, który wchodzi po prostu do masielnicy, on to jest, ubija się masło i robi się, to jest nazwa taka metaforyczna. A druga rzecz, gdzie ty idziesz, Smoleniu, a co tobie do tego okrągły? Gdzie idziemy, to idziemy, kiedy się na powrót wrócimy? Ten Smoleń to jest taka deseczka na kiju właśnie do wyciągania węgli, a okrągły to jest bochenek chleba, czyli chleb i pociasek. Następna. Dwa gawrony powiązane za ogony. No, oczywiście, konia z rzędem temu, kto odpowie na to, co to jest. Tutaj chodzi oczywiście o dwojaki, czyli takie gliniane naczynie, którym się po prostu zanosiło robotnikom na polu o jedzenie, prawda? Jedno tam służył do czegoś innego, tu ziemniaki, tu na przykład żur. Czyli dwa gawrony powiązane za ogony. I następna. Tego mi się pragnie, tego mi się żodo, co sportek wygląda. Co to jest? Nie ma to żadnego podtekstu erotycznego, absolutnie. To jest orzech laskowy w łupinie. Dlatego mówię o metaforach, zagadkach, prawda? Wiadomo, do różnych celów te orzechy, do jedzenia, mogłyby do jakiegoś ciasta dodawane i tak dalej. A teraz kolejna zagadka. Horno, horno, albo herna, horno, pod nogami corno, a pod jajkami ślisko. Co to jest? Horno, horno, między nogami corno. Czy między nogami corno, a pod nogami ślisko, co to jest? Oczywiście chodzi o taki specjalny rodzaj naczynia, w którym przetapiano smalec i tak dalej. Na nóżkach była taka rynka i teraz między nogami, ze względu na to płomień po prostu zostawał się i wiadomo, że dochodził, więc no, w jakiś sposób powodował zaczernienie tego miejsca, tej podstawy. A pod jajkami ślisko, bo oczywiście to przygotowano w ten sposób jajecznicę, czy jakieś tam jajko sadzone. Między nogami troje, a co najlepsze, to moje.
między nogami troje, a co najlepsze to moje, to jest maślenica i masło. Oj, dziuro, moja dziuro, dawno cię nie widziała, jak żeś mi zazgrzybiała. To też jest maślenica, tylko taka odstawiona, więc tam oczywiście zazgrzybiała. Bo ze względu na ten właśnie tłuczek, który wchodził w tę część, wierzchnik albo zwierzchnik. Także tak to po prostu wygląda. To są tak zwane metafory, zagadki. Słownictwo z zakresu pożywienia człowieka nie jest bogato rejestrowane, jak już wspomniałem, zarówno w słowniczkach, jak i materiałach etnograficzno-folklorystycznych. Może, że tutaj podam Państwu z Siarkowskiego fragment, króciutki fragment. Posłuchajmy. Jak w krakowskim, tak i w kieleckim głównym artykułem żywności ludu wiejskiego są ziemniaki, które ubożsi po trzykroć na dzień, rano, w południe i wieczór z różnymi zmianami pożywają. To z żurem, barszcz z kwaszonej mąki, żytniej mąki, to z mlekiem słodkim, serwatką, to z garusem lub wreszcie ugotowane na rzadko, zwane tu pituchem. Ulubionym powszechnie specjałem, które w największe uroczystości pojawia się na stole tutejszego wieśniaka, jest kapusta śrutówka zmieszana z grochem lub ziemniakami. Kasza jaglana z szwedami, czyli z kwarkami z słoniny, przepraszam, nie ze, jest tutaj, brakuje w tym przyimku takiego elementu, samogłoski e, ale cytuję wiernie, w krakowskim zwanej spyrką. Jako danie występuje na stół w gody weselne. Prócz tego wieśniak tutejszy spożywa rzepę, brukiew, kaszę grubą tatarczaną, kaszę jęczmienną, czyli pęcak i tym podobne wiktuały. Upowszechnionym we wsiach blisko Kielc położonych zwyczajem jest, iż na wesela lub kiedy któryś z gospodarzy sprawi w kaplicy nabożeństwo, a każda wieś ma tu swoją kaplicę, pieką tatarczuchy, to jest placki z gryczanej mąki na kwasie, robią gumułki z twarogu i nimi przybyłych częstują gości. Niekiedy przynoszą księżom do Kielc w prezencie taki tatarczuch i gumułki, a ten podarunek nazywają pocztą. Tutaj jeszcze wspomnę, jeśli chodzi o obecność takiego właśnie mięsnego pożywienia, to jest taki dowcip, który krąży, może Państwo znają. Mówiło się, kiedy chłop je kurę na wsi. Oczywiście chłop je wtedy kurę, kiedy kura jest chora albo chłop jest chory. Więc oczywiście to w ten sposób należałoby popatrzeć. I jeszcze może jeden fakt, powiązanie nazwy kulinariów z pewnymi faktami kulturowymi. A więc w Dzień Trzech Króli 6 stycznia dzieci obojga płci chodzą gromadą po chałupach z torebkami, śpiewają wszędzie pieśń, czyli szczodrówkę, po czym obdarzone bywają od gospodyń szczodrakami, czyli małymi rogalikami z jazowego chleba pieczonymi. Dostają zwykle od każdej gospodyni po szczodraku, nazywa się to chodzić po szczodrakach. I już teraz przechodzę do prezentacji. Podzieliłem ten materiał leksykalny na dwie grupy, to jest nazwy potraw ludowy i nazwy ciast i chleb pieczony na terenie świętokrzyskiego. I popatrzmy teraz na slajd. Mianowicie zwróćmy uwagę na to, co my znamy właśnie barszcz, który się przyrządzało w takim specjalnym dzbanku glinianym, jest on nazywany garcyną, garczynką albo żurokiem, żurok. Prawda? Tutaj mamy polewkę sporządzaną ze szczafiu i zapełnioną mąką lub mlekiem, zupa z kiszonej ćwikły, zupa z mąki kiszonej żytniej, ugotowana jakimkolwiek mięsem. To znaczenie jest nam bliższe, to ostatnie znaczenie jest bliższe znaczeniu współczesnemu, prawda? Ten właśnie barszcz borst, tutaj wymowa jest taka, barszcz, zupa na zakwasie jest u profesora Dejny i w słowniku gwar polskich mamy kilka znaczeń tego wyrazu. Zupa na zakwasie, zakwas z chleba lub mąki, kwaśny sok z brzozy i roślina jadalna, barszcz, inaczej łapa niedźwiedzia. To nie wiem, czy to ma związek z tym barszczem takim niebezpiecznym dla człowieka, prawdopodobnie to czwarte znaczenie, jakby się nazywa. Tak, właśnie, tak pomyślałem. To mamy pierwszą nazwę. Dalej. Bigos, bigosi. Proszę zwrócić uwagę, to nie jest z dodatkami różnymi jakimiś tam mięsnymi i z kapusty, tylko mam u Siarkowskiego. Polewka zrobiona z utartych leśnych gruszek, koło Pińczowa, tu jest znaczenie z pół wieku później, potrawa skwaszonej, duszonej z kawałkami mięsa, to co pokazujemy jako produkt regionalny, cudzoziemcy bardzo chętnie jedzą. I teraz w słowniku gwar polskich mamy lokalizację, oczywiście drugi tom, strona 211, potrawa z kiszonej kapusty, kompot z gotowanych śliwek, gotowane ziemniaki spożywane z mlekiem i jeszcze znaczenie metaforyczne, zamieszanie. Bida. Tak należy wymawiać to E
z takim diakrytycznym znakiem, także jak mamy u Mickiewicza jest kaplicy i świecy, jest takie E, to należy czytać i mowować kaplicy, świcy. A ktoś do tego nie robi, no popełnia błąd. Ziemniaki ugotowane na rzadko. Proszę zwrócić uwagę na świadomość jednak naszego księdza Siarkowskiego, wielkiego regionalisty, uczonego, prawda, o takim renesansowym charakterze. Mianowicie w Będzińskiem mamy sekulatka, siejpicha, w Jędrzejowskim, w Krakowskim fiutka. I u profesora Dejny brak znaczenia odnoszącego się do kulinariów. Kilka, pięć znaczeń. I proszę w słowniku uralpolskich. 15 znaczenie wiąże się ściśle z kulinariami, bo to jest, ja pominąłem kilka, tylko dałem od 1 do 5, potem jest 6, 7, 8, 9, 10. 15 przez zupa ziemniaczana, kartoflanka. To jest takie znaczenie. Dalej, nazwa na pewno nieznana nam, Borys, polewka z buraka. U profesora Dejny brak tego wyrazu hasłowego. W słowniku jest tutaj Borys w znaczeniu grzyb, szmaciak gałęzisty, w słowniku gwar polskich. Goły, no to już myślę, że tutaj państwo tę nazwę znają, prawda? Czyli te męcybuły, kojboły, kluski zmiocane, te większe oczywiście wypełnione farszem, kluski o kształcie okrągłym, związane wiosną ze statek zgniłych. We wspomnieniach ludzi właśnie jest to, że to się właśnie pod przymrozka zbierało i ucierało się właśnie w ten sposób, takie właśnie na mąc, gotowane na mleku. Gały u profesora Dejny, kluski statek, kartofli lub mamy, no, takie znaczenie oczy, potocznej polszczyźnie też mamy. I w słowniku gwar polskim, zwykle w liczbie mnogiej, kluska startych surowych ziemniaków. Gamrotka, welgamrota, utłuczone, gotowane ziemniaki zmieszane z barszczem. U profesora Dejny brak, w słowniku gwar polskim. Proszę zwrócić uwagę na tę notację, że mamy cytat tylko z pracy Siarkowskiego, a zatem możemy mówić, że jest to regionalny wyraz o charakterze regionalnym. Zupa, żur, barszcz z ziemniakami. Dobrze. Kolejny garus. Zwracałem na to uwagę, że tam był sok, prawda, w owocach u jednego z autorów słowniczków, a tu mamy potrawa z gotowanych bądź świeżych owoców, śliwek zapewniona mąką, spożywana z chlebem, kaszą lub ziemniakami. Tak, to też jakiś smak mojego dzieciństwa. Mamy inne nazwy tutaj, takie wariantywne. Galas, garucha, potrawa z gotowanych owoców zapewniona mąką. Oczywiście dla młodego pokolenia są to w ogóle obcy, nieznany świat. Zdaję sobie sprawę, że państwo wolą pójść do McDonalda lub do restauracji i tak dalej. Są to smaki, nie dziwię się wcale, ale oczywiście przywołuję fragmenty nazewnictwa dotyczącego pożywienia wiejskiego. Garus, proszę zwrócić uwagę, półpłynna lub płynna potrawa ze zgotowanych owoców, ale też trzecie znaczenie jest takie jak tutaj w naszym regionie, o soku w owocach. To, co przywoływałem, ale jako trzecie znaczenie. Grochówka. Dalej, dziewiąte jest charakterystyczne, bo tego nie ma i też mamy poświadczenie tylko w słowniku gwar polskich, więc to wyraz regionalny, to jest fafuła albo bzówka. Oczywiście my byśmy powiedzieli, że najlepsza z owoców bzuczarnego jest nalewka. To wiadomo, prawda? Ale nie taka zupa. No w każdym razie to pożywienie chłopskie było na bazie. To był taki minimalizm konsumpcyjny, prawda? Wiadomo, składniki pochodzenia roślinnego, to różne czynniki o tym decydowało. Nie będę wnikał tutaj w historię akurat pożywienia. Dobrze. Teraz famuła. Tu mamy warianty fonetyczne hamuła, famuła, pamuła. Polewka z kwaśnego mleka, gęsty barszcz, papa. Ale ta papa na przykład to jest zupełnie inne znaczenie, bo papa może być taki rozgotowany groch, zagęszczony, po prostu służący jako smarowidło. No, bardzo wygodne po prostu. Ja wiem, że to pochodzenia roślinnego, ale było wykorzystywane na terenie świętokrzyskiego. Jeszcze inne znaczenie wyrazu papa. No, mój ojciec powiedział, że popa, popka to taka melzupa, czyli gęsta zupa na mleku, po prostu taka zagęszczona, z dodatkiem mąki. Oto dla mojego taty byłaby to oczywiście popa.
ale tutaj są te indywidualne znaczenia i te, które się tak stabilizują. Famuła, popatrzmy w słowniku gwar polskich, zbyt gęsta, papkowata potrawa, o właśnie o tym wspomniałem, o tej mlecznej w przypadku mojego ojca, który lubił, i rodzaj gęstej zupy z owoców rozgotowanych, podprawionych mąką. I jest nazwa, ponieważ jest tam wariant hamuła, to jest dolna część psychu, rodzina tylni, w ogóle rozbieżne znaczenia. Tu się nic z kulinariami nie wiąże, nie łączy. Popatrzmy, jako człowiek ordynarny i jest inne znaczenie też, papkowana, rozgotowana, gęsta potrawa. Kapuśniak w podobny sposób, ale inne znaczenia. Kulinarne jest pierwsze, czyli centralne, potem te znaczenie drugie, trzecie i mamy nawet szczaw. Kasza, proszę zwrócić uwagę, potrawa z mlekiem, serwatką okraszona wodą albo na gęsto wytajona, omaszczona słoniną, masłem. Ale też wyrabiana z jęczmienia, tatarki, prosa. Krupnik. To samo u profesora Dejny. Tu już nie sprawdzałem w słowniku gwar polskich, ponieważ chcę Państwu powiedzieć, że słownik mamy do litery I. W związku z tym trzeba by sięgać do kartoteki. Ta kartoteka jest dostępna w ogóle w obiegu. Ja mam dostęp do... ale tam są po prostu miliony poświadczeń i na przykład musiałbym przejrzeć do każdego hasła ponad jakieś 2-3 tysiące fiszek. Nie zrobiłem tego na użytek akurat tego wystąpienia, ale oczywiście do artykułu muszę to zrobić, jeśli będę artykuł chciał opublikować. Dlatego tutaj będą już luki materiałowe. Nie mamy poświadczeń w słowniku gwar polskich. Uczulam, każdy z Państwa może mieć dostęp do tej kartoteki słownikowej, słownika gwar polskich. Paluszki, paluszki, to też o tym się mówi tutaj na Kielecczyźnie. Kluski podługowate, osypane makiem, potrawa mieszkańców wsi w Wigilię Bożego Narodzenia. I sliżyki, tam jest powinno być raczej S, albo takie półmiękkie S, sliżyki. Papka, bułka rozgotowana w słodkim mleku, stanowiąca pokarm tak dla małych dzieci lub starców. Dobrze. Pazi broda, pazicha, albo parzy broda, proszę zwrócić uwagę. Bardzo częsta potrawa, wspominana przez moich informatorów, też obecna w tych w słowniczkach, które ja tutaj wniosłem w materiałach. Ja może teraz się pokuszę o pokazanie tego, bo przecież nie jestem takim chomikiem, który by tutaj to, co przyniósł, to ma leżeć. Nie, ono ma żyć w jakiś sposób. Przynajmniej przez chwilę przekazuję wszystkie publikacje Państwu. Przepraszam, że dopiero w tym momencie. Prażaki lub prażuchy. Potrawa z mąki jęczmiennej lub tatarczanej rozprażonej w rynce na ogniu. Tu zwracam uwagę na to znaczenie pierwsze, a ponieważ my znamy prazoki, prażuchy, ale też lemieszka w innym zupełnie znaczeniu. Za chwilę będzie obraz tej potrawy. Tutaj jest potrawa z mąki i kaszy, prazoki. Zobaczmy, prażuch, prazoki. Jest... ale właśnie to drugie znaczenie, ono nam jest bliższe. Duże kluski z mąki i ziemniaków, niekoniecznie. Prażucha, potrawa z mąki rozcieranej na wodzie. O właśnie, to na pewno znamy. Nie wiem, czy Państwo kosztowali taką potrawę. Pokażę, jak ona wygląda. Okraszona właśnie, czyli taka parzona. Jeszcze wróćmy może do poprzedniego. Potrawa z mąki ziemniaczanej rozprażonej na rynce na ogniu. No, w jakimś garnku, prawda? Z mąki i kaszy tu jest, z mąki rozcieranej na wodzie. Od parzenia, zaparzania po prostu tej mąki mamy nazwę, która jest budowana w ten sposób. Prażyć. I tak to wygląda, proszę popatrzeć. Na tych konkursach bardzo często jest przygotowywana i tutaj są przepisy w tych przewodnikach, które ja przyniosłem, w materiałach konkursowych. Oczywiście tych materiałów było więcej, wybrałem. Ja ostatni, który mam, to jest 18. Tutaj nie pamiętam, który szósty zeszyt przyniosłem właśnie te publikacje Starostwa Powiatowego. O, popatrzmy. O, jest dobry czas, niedługo możemy sobie zamówić, ale oczywiście tutaj w gastronomii kieleckiej takiej potrawy na pewno nie znajdziemy. Proszę zwrócić uwagę. I tam jest taka właśnie ta ze słodkiej kapusty potrawa przygotowana, która można by też popijać, może te prazoki, prażuchę. Ale też jeszcze na Kielecczyźnie pamiętam takie spotkanie z panią Ewą
kot z Bielin. Ona na to mówiła psiocha, bo jak się tak praży, to wydaje charakterystyczne takie ps, ps. I psiocha też może być tutaj nazwa regionalna oczywiście. Ja wiem, że Państwo może to odsyłać trochę w inne rejony, wyobraźnia może kierować nieco do innego wymiaru rzeczywistości, prawda, związane z ciałem ludzkim, ale to naprawdę nie ma nic wspólnego. To jest nazwa odnosząca się ściśle do kulinariów. Przepraszam za takie wycieczki, ale niestety tak może być. Dalej, marchew gorszego gatunku, suszona z kaszą i tak dalej, piskury. Lub piskury mamy zupełnie inne znaczenie w zbiorze słownictwa profesora Dejny. Siemieniec lub siemień, polewka z nasion konopi zapewniona mlekiem. Tutaj mamy u Dejny tylko nasiona lnu. Strząska, kołopińczowa kasza jęczmienna lub jaglana ugotowana z rzadkimi ziemniakami, kołokielc, groch ugotowany na rzadko. Oczywiście to znaczenie tutaj udejny jest bardzo nieprecyzyjne, ponieważ mamy strząska, mieszanina czego? Oczywiście przypominam sobie wypowiedź mojej nieżyjącej cioci i funkcjonuje to w różnych gwarach, szczególnie na Podhalu i na Podkarpaciu. Strzęska to jest mieszanina. Po prostu, po pierwsze, może to być taka słoma jęczmienna lub żytnia, która się wydaje się, jak, służy jako pożywienie dla zwierząt, albo może być mieszanina jęczmienia, bo jest taka jeszcze nazwa jarcuga, jest jarzec, to jest jęczmień oczywiście, i to może być właśnie w ten sposób, czyli mieszanina owsa z jęczmieniem, a więc strząska albo jarcuga. Mamy to w słowniku, chociażby opracowanym słowniku z terenu Podkarpacia. Pani profesor Haliny Karaś napisała taką monografię Gwara Bugaja, gmina Biecz, ale tak naprawdę jest wartościowy słownik obszerny i tam te nazwy występują dobrze. Siara, to z tego można robić różne rzeczy. Ja przypominam sobie kluski, które niestety nie były moją ulubioną potrawą, ale dziecko wiejskie po prostu w ten sposób funkcjonowało w rodzinie. Co mama ugotowała, to musiało zjeść. I to prawda, że takie kluski większe, słodkie, nie była to moja ulubiona potrawa. Z tego można robić również ser. Wspominał o tym wczoraj na konferencji, w której ja uczestniczę online, wielkiej slawistycznej konferencji, profesor Sierociuk, właśnie, że ser w Wielkopolsce, z tego ser robiono. I potwierdza to też pani profesor Halina Pelc w 6 tomie Pożywienie słownika dużego gwar lubelszczyzny. Mamy też takie, właśnie między innymi takie znaczenie. Wodzionka, woda ugotowana, osolona z dodatkiem chleba. Zacierka, no to jest nam już chyba najbliższe. To możemy przygotowywać i robimy pewnie współcześnie. Żur albo zur, dawniej polewka z kiszonej mąki owsianej, obecnie z mąki żytniej bądź owsianej lub otrąb żytnich czy kiszonych. Żur, zupa, biały barszcz. Susz, no przede wszystkim nam się kojarzy z wieczerzą wigilijną, różne owoce, prawda, ugotowane w wodzie suszone owoce. Tu mamy też suche gałęzie lub tafelka woskowa na plaster. Żytniczka, kasa zrobiona z ziaren niedojrzałych kłosów. A ja o tym słyszałem, też wspominają to informatorzy z Kielecczyzny, właśnie z niedojrzałych kłosów żyta. Że tak, no widać po prostu i nazwy. Nazwy są oczywiście klarowne, jasne. Tutaj można by podać analizie słowotwórczej te nazwy. Ja tego nie czynię. Pokazuję tylko całą kolekcję tego regionalnego słownictwa i zmiany, które zachodzą w nazewnictwie. To Państwo widzą różnice znaczeniowe i też zanik, to co należy po prostu do przeszłości. Bajndos, potrawa z kiszonych liści, czyli cykorii, przyprawionych z mąką lub z młodych liści, ostu, pokrzyw albo tam lebiody i tak dalej. No ale takie mam wyjaśnienie. A tu mamy udejny, potrawa ze szczawiu, względnie innych roślin przyprawianych mąką. Roślina na zupę zdatna. Bajnduch, zupa z zielonych dziko rosnących roślin. Bajndocha, lebioda. Chimioł, placki lub chleb, właśnie, proszę zwrócić uwagę na składniki, z plewami prosa lub perzu używany w czasie głody w okolicach Kiec, Pińczowa. Chimioły o otrębach i mamy coś drobnego, lichego, na przykład liche zboże, drzewo, albo chmuła, lekkie ziarno zbożowe, zielsko, chwast. I teraz nazwy gatunków ciast i chlebów, proszę zwrócić uwagę. Pierwsze to jest grzybek. Ciasto z mąki pszennej z dodatkami kilku jaj, pieczone na smalcu. Tak, mówi się nawet, że spożywa się, by w lecie była uroda na grzybę, więc jakaś sfera wierzeniowa to jest włączana. Grzybek udejny to jest
nazwa zdrobniała, więc mały grzyb, chuba drzewna i to, co jest na mleku gotowanym, ten korzuszek. Grzybek w słowniku gwarpolskich jest potrawa z jajek zmieszanych, czyli rodzaj omletu. Omleta, tak widzimy, rodzaj omleta, taka końcówka. Kołacz, placek z mąki pszennej z twarogiem, zaprawionej pieprzem, liściem laurowym angielskim. No nam się raczej kojarzy z innymi trochę składnikami, prawda, jeśli mówimy kołoc śląski chociażby, prawda? A tutaj jest udajny podobnie. Proszę zwrócić uwagę na gałeczki okrągłe wypiekane w Pińczowskim i Jędrzejowskim z ciasta pszennego, z mleko, cukier na ostatki lub wesela. W innych okolicach nazywają się osuszki lub osuchy. To już ja może sobie komentarz pominę, jest on tutaj dostępny. Udejny, nie mamy takiego znaczenia związanego z pożywieniem. A więc orzechy nam się kojarzy tylko zupełnie z tymi. To jest jako nazwa roślinny owoc lub nazwa drzewa. Podpłomek, no chyba najbliższe, przynajmniej pokoleniu, tutaj mówię o moim pokoleniu. To, co zostało z dzieży, te wyskrobane z dzieży, z niecek, części służyły do przygotowania podpłomyku. Albo to na blasze, albo gdzieś tam na rusztach po prostu się piekło taki właśnie podpłomyk. Proszę zwrócić uwagę na sferę wierzeniową. Celem jest to, że przez pieczenie podpłomyka, odmawienie pacierza można ulżyć w cierpieniach czyśćcowych duszą najbardziej potrzebującym. I mamy nazwy tutaj wariantywne, więc podpłomik, podpłamień, wychopień, wychopieniek. To są nazwy regionalne, oczywiście mazowieckie, chociażby ten wychopień, wychopieniek. Płaski placek na trzonie przed wsadzeniem chleba, kiedy się jeszcze pali w piecu. Niekoniecznie tak, bo pieczono przede wszystkim na blasze albo na rusztach. Przynajmniej to z mojego doświadczenia wynika. A tutaj mamy na blasze rzeczywiście drugie znaczenie. Krośniak, placek zrobiony z mąki zmielonej z prosa. Szczodraki. Więc już ten fragment Państwu czytałem, a więc mały chlebek, rogalik z makiem albo rodzaj takiego ciasta obrzędowego, ale tutaj wszystkim obdarowywano dzieci uroczyście w uroczystość trzech króli, czy tam było w Wigilię. Mały chlebek pieczony na trzech króli. Tatarczuk, a więc mąki gryczanej. Tutaj mamy oczywiście gryka, tatarka, to są nazwy regionalne, ale też jest śląska nazwa poganka. Ta nazwa ma związek z tym, że kiedy Tatarzy uciekali, w XIII wieku była bitwa pod Legnicą, uciekali, to zostawili nasiona jakiejś tajemniczej rośliny. Ponieważ miejscowa ludność nazywała Tatarów poganami, stąd utrwaliła się i przyjęła nazwa poganka. Czyli mamy kolejną nazwę, jest tatarka, gryka i jest oczywiście poganka, nazwa rośliny. Ale z tej właśnie robi się też na ziemi lubelskiej taki specjalny właśnie chlebek, to się nazywa chrecok. Chrecok, ja też takiego właśnie kiedyś jadłem. I teraz wyskrobek, no to wszystkim jako nazwa metaforyczna, może być to ostatnie dziecko w rodzinie, to jest, prawda, wyskrobek. A tutaj mamy placek dla dzieci pieczony z resztek wyskrobanego ciasta z dzieży, mały chlebek. Nie ma tego metaforycznego znaczenia, ale przecież jest to charakterystyczne na kielecce, to taki wyskrobek, czyli ostatnie dziecko. Zaduszki, proszę zwrócić uwagę, małe bochenki żytniego chleba wypiekanego na dzień zaduszny, dawany żebrakom przy kościołach, no czyli mieli obowiązek po prostu, to była taka jałmużna, odmówić jej kilka pacierzy za duszę zmarłych. My znamy tam zaduszki jazzowe, a więc zupełna po prostu zmiana znaczenia. Czyli wyszło na to, że ja już skończyłem. Nie wiedziałem, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Nie, ja popłynąłem w czasie, była to wyprawa w czasie, bo z tego nie mierzyłem czasu, nie, też wcześniej nie przepowiedziałem sobie. Mam nadzieję, że się zmieściłem. Tak? Dobrze, bardzo dziękuję. I teraz, jeśli są jakieś uwagi, ja chcę powiedzieć też w ten sposób, może troszkę ironicznie, może troszkę z takim przekąsem, ale na wsi takie umiejętności nie były specjalnie dobrze widziane, a może też, jeśli ktoś zajmował się takimi sprawami, miał też mężczyzna takie umiejętności, jeszcze inne, to mówiło się, że to taki jest baba chłop albo taki dupa chłop, po prostu, który, prawda, który no, miał takie umiejętności jak kobieta, to jest niekiedy, to była wąska specjalizacja. Mężczyzna miał przypisane, przepraszam za wyraz, tak niecenzuralny, ale młodzież mi to wybaczy. Absolutnie nie chodzi mi o epatowanie Państwa wyrazami wulgarnymi, ale w tym dyskursie naukowym nie możemy mówić, że my takich wyrazów nie używamy, no po prostu, bo byśmy byli kłamcami, a nam nie o to chodzi.
Jeśli się uczy cudzoziemców, to też oni pytają czasami o wyrazy wulgarne, jednocześnie my też, kiedy uczymy się języka obcego, to też chcielibyśmy poznać tę warstwę leksyki, która podlega tabu, prawda? Więc przepraszam za użycie takiego wyrazu w poważnym tutaj wykładzie skierowanym, zwłaszcza do młodzieży, a grzeczność jest nauką trudną i uprasza się młodzieży o niepamiętanie tego słowa. Także to było słowo tam na cztery litery, w tekstach się wykropkowuje. Ale rzeczywiście tak jest po prostu. Taki safanduła, tak ktoś, kto... No oczywiście, teraz można inaczej powiedzieć, bo szef kuchni dobrze, to jest mężczyzna i myślę, że mężczyźni najlepiej po prostu, są najlepszymi kucharzami, ba, są poszukiwani. Nawet tutaj koleżanka opowiadała, że może musi zamknąć lokal, bo nie ma szefa kuchni. Ukraińcy po prostu wiadomo, że nie, no, nie funkcjonują w tej przestrzeni polskiej tak, jak funkcjonowali wcześniej. Także tyle. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i oczywiście bardzo chętnie może Państwo chcieliby podzielić się swoimi uwagami na temat tej leksyki, swoimi doświadczeniami, bo każdy zna skąd jest, skąd pochodzi. Nie należy zapominać skąd jesteśmy, że nie należy się wstydzić tego miejsca, w którym się urodziliśmy, mieszkaliśmy. Ja mówię tym samym o swoich wiejskich korzeniach i chcę powiedzieć, dla mnie to jest nobilitacja, bo w swojej pracy zawodowej, zarówno w przypadku pracy doktorskiej, wykorzystałem doskonałą znajomość regionu, miejsca i przede wszystkim prowadziłem wiele rozmów z mieszkańcami mojej wsi rodzinnej. Takie jest życie z terenu gminy Łopuszno. Także tutaj chcę to podkreślić, tę niezwykłą po prostu wartość miejsca, taką szczególną rolę w moim życiu, środowiska, które mnie przygotowało, ukształtowało, w jakiś sposób, może szerzej powiem, wychowało. Nie należy się wstydzić tego, skąd się jest. Ja wiem, że jest stereotyp negatywny wsi, że to wszystko takie właśnie jest wiejskie, że wieś to jest miejsce, gdzie psy szczekają określoną częścią ciała, to jest zakątek Pana Boga, gdzie tam samochody zawracają, że wszystko jest wsiowe, że to jest wsie jaja na przykład widziałem w Tesco. Nie, to chodzi o zupełnie inny wizerunek tego miejsca i należy po prostu traktować to z bardzo dużą powagą, odpowiedzialnością. To jest inne kulturowo środowisko i nasza kultura po prostu wyrasta z tego ludowego podglebia. Na to trzeba zwrócić po prostu uwagę i podkreślić walor miejsca, to co pisarz pokaże i wszyscy, zresztą pierwsze pokolenie pracowników nauki, to przecież są ludzie, którzy awansowali, ten awans społeczny był widoczny. Profesor Urbańczyk w swoich wspomnieniach podkreślił wartość tego właśnie jego małej ojczyzny, mianowicie takiej wsi Babice pod Krakowem, że mu tylko pomagało w jego pracy zawodowej. I ja to mogę z całą stanowczością potwierdzić, że tak jest. Ale otwieram po prostu teraz jakąś dyskusję czy uwagi, proszę zapytać. Nie praktykuję, jeśli chodzi o kuchnię, to mam takie doświadczenie, abym powiedział, dosyć liche, ale po prostu myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o nazewnictwo, na nazewnictwie się znam bardziej, bo badam po prostu te nazwy z jakiegoś punktu widzenia naukowego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu profesorowi za tą wspaniałą lekcję kulinarno-gwarową, okraszoną tyloma ciekawymi, być może przez nas zapomnianymi dla części z nas nazwami, wyrażeniami, a dla części z nas kompletnie obcymi, obcobrzmiącymi i dobrze, że przywołanymi dzisiaj nazwami. I czy są jakieś pytania? Czy może ktoś chciałby się podzielić być może jakimś wyrażeniem, zwrotem, które tutaj nie padło? Widzę, że pani podnosi rękę. Oburzamy się na... ja jestem z tego pokolenia, które ma problemy z różnymi sprawami. Mówię głośno, bo jestem nauczycielem. Znaczy tak, mówię, że oburzamy się na Amerykanów czasami za Halloween, a muszę się przyznać, że słuchając o szczodrakach, o których opowiadał pan profesor, to właściwie ta istota, esencja jednego obyczaju i drugiego jest taka podobna, prawda? Tutaj może przy innej okazji, ale też ten zwyczaj chodzenia po domach i właściwie jeden i drugi jest w swej istocie nastawiony na zabawę dziecięcą, prawda? Tutaj się dawało małe chlebki, tutaj się daje cukierki, ale taką właśnie mam. Miałam pierwsze skojarzenie i
Myślę, że nie musimy krytykować obcych, bo sami mamy podobne, tylko inaczej je nazywamy. Taka refleksja na wykładzie. Ja pewności z panią. Czy ja mam też zagadkę dla pana profesora z innej. Z innej beczki, tak powiedzmy. Nie jest to kielecka gwara, ale czy pan profesor wie, co oznacza wyrażenie nie unocta się? Bo ja wiem. Wyłonacić kogoś? To jest nie unocta się. Znam słowo wyłonacić po prostu. A co, to może to bliskie, ja opowiem. Bo ja znam od ludzi, którzy tego używają na co dzień. Nie jest to kieleckie, ale też funkcjonujące w życiu codziennym. Wyłonacić kogoś, to znaczy można oszukać, coś tego typu. Nie, to ja znam to wyrażenie od górali z Białego Dunajca i to znaczy nie wstydźcie się, nie unocta się. Ale to też podobnie, bo to było wyzwanie podkanańskie. To mi się przypomniało, to już jeśli pani wywoła, to właśnie takie przypomniało skojarzenie, to jest w tekstach Nietzsche'a, może zupełnie poza tutaj kulinariami, ale pokazujące właśnie nasze wybory pewne i tak dalej, i to, że się mylimy lub nie mylimy, jest takie usprawiedliwienie dla naszej natury, że błądzić jest rzeczą ludzką, to możemy powiedzieć, coś takiego jest w tekstach Nietzsche'a zapisane to pierwsze wydanie 29 rok, później 60-68, jest taki tekst, nie pamiętam, który numer z Podhala w każdym razie, to żeby nawiązać i ta łączność była, jest coś takiego, dyć cymu są papis się nie zyni. A, bo jest niełomylny i wie, jak to z babą. Czy jeszcze jakieś, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Czy są jeszcze jakieś pytania? Może młodzież ma jakieś doświadczenia, bo młodzi ludzie też potrafią pewne eksperymenty kulinarne tutaj przygotowywać i tak dalej. Może młodzi powiedzą o swoich doświadczeniach kulinarnych. Czy jest coś takiego, że państwo próbują, że szukują internet w takim celu, może praktykują cokolwiek. Czy jest taki czas na to, aby eksperymentować? Może to jest rodzaj diety, którą stosujemy, prawda? Jakieś składniki, czy raczej, nie wiem, w jakim kierunku zmierzają państwa te właśnie przygotowanie potraw, czy to jest... Ja może. Oj, proszę. Czy próbował pan kiedyś takiego czegoś jak fiut? Jeszcze raz nie słyszałem. Fiut. Fiut, taka nazwa syropu z cukrowego buraka. Czy próbował pan kiedyś? Dobrze, różne rzeczy próbowałem, ale nie wiem, czy takiej nazwy regionalnej nie spotkałem. No co mnie pisze się w fiut, taka nazwa syropu z buraka. Po prostu taki a to jest pytanie, czy to jest nazwa jakaś oficjalna, czy to jest... Tak, nazwa... tak. Tak, rozumiem. Bo zawsze jest to tak w przypadku tych nazw, że mamy do czynienia z nazwą taką handlową artefaktu. Przy okazji powiem... Nie, właśnie tak samo się doczytałem, bo tak samo myślałem, że to właśnie jest tak po prostu powiedziane. Tak na to się po prostu mówi. Jasne. To podam państwu takie kluski na parze, które my znamy. Rzeczywiście funkcjonują w... No, nie wiem na ile państwo to w swoim jadłospisie mają. Ale one są nazywane bardzo różne, od parowańce, parzoki, parówki i tak dalej, prawda? A nazwy, którą ja spotkałem, to co w sklepie kupujemy, to są pampuchy. Tak, i właśnie to może być bardzo różnie, bo może być jakaś nazwa regionalna, która staje się potem po prostu taką nazwą ogólniejszą. Ja nie wiem, że ogólnopolską, ale mamy czasem taki awans nazwy z danego regionu, która się może upowszechnić. Ja już nie mówię o wyrazach podhalańskich, które się upowszechniły, typu Watra, Jucha, Zbaca, prawda, Kierpce i tak dalej. To jest przenikanie wyrazów regionalnych do polszczyzny ogólnej. Ten mechanizm jest stary, znany, te wyrazy, można powiedzieć, są już wyrazami ogólnopolskimi. My nie czujemy jakby ich obcości, czy takiego lokalnego kolorytu, nie widzimy. Ale de facto przecież one przyszły do nas, czy oscypek na przykład, prawda? I tak dalej, Kierpce tam, co tam jeszcze, no inne, które można by tutaj podać. I niestety, ale są takie, co do których można mówić o takiej swoistej karierze niektórych wyrazów regionalnych, prawda?
prawda? I może ten Pan Bóg, który gdzieś, nie wiem, ja to znam z Częstochowskiego, nie wiem dokładnie skąd, nie wiem gdzie. Trudno byłoby powiedzieć, gdzie się pojawiła ta nazwa, jaki ma zasięg. Oczywiście to wszystko jest do sprawdzenia. Można przewertować setki słowników, zobaczyć, gdzie mamy poświadczenia tej nazwy po prostu. Nie wiem, czy Państwo lubią ten produkt, ja sobie przypominam. Oczywiście to przypomina te czeskie kredliczki, prawda? Ale co ciekawe, jest tutaj, można też mówić o takim regionalizmie semantycznym, dlatego że w Wielkopolsce to są pyzy z mięsem. Pyzy z mięsem, to co ja dostałem od mojej kuzynki, to są właśnie te kluski na parze podawane do mięsa. Czyli mamy do czynienia z regionalizmem semantycznym. Pyzy, które my znamy tradycyjne, to są kluski z nadzieniem ziemniaczane, a tam są kluski na parze. Dla mnie to było wielkie zaskoczenie i taka wymiana między regionami, te kontakty między regionami, zwróćmy uwagę jeszcze też na czasy zaborów i ta leksyka, która po prostu mogła się w tych regionach osadzać bez względu na brak kontaktów między przedstawicielami różnych regionów w XIX wieku, oczywiście do czasu zaborów, to sprzyjało utrwalaniu takiego regionalnego, lokalnego po prostu kolorytu. Ale dla mnie było to wielkie zmiany, typu na przykład, nie wiem, naduś myszkę, i kuzynka mówi, naduś myszkę komputerową. No, przycisk, naciśnij i tak dalej. Czy tam, powiedzmy, zaprawy, to zaprawić wegi. No, mówimy, robimy przetwory, prawda, zaprawić wegi. Ale też jeszcze tutaj wchodzi cała grupa tych nazw o charakterze regionalnym, to warto tę leksykę regionalną, kulinarną zbadać. Bo to, co ja przedstawiłem, to jest słownictwo, które jest nieobecne, prawda, w zasobach współczesnej polszczyzny. Ono ma tutaj piętno też lokalne, regionalne, ale takie nazwy, które wraz no, z tym, te przemiany społeczno, takie kulturowe, na wsi polskiej, dynamiczne zmiany, spowodowały też zmiany w pożywieniu mieszkańców wsi, w recepturach i tak dalej. Więc tutaj już nie ziemniaki są tym podstawowym składnikiem, nie trzy razy ziemniaki, jakieś suche pod bok, prawda, suche do garusa i na przykład żmioki do, nie wiem, do żuru, czy tam do zalewajek, prawda. To wszystko się oczywiście zmienia, więc to, co tutaj Państwu przywołałem, to szereg właśnie takich nazw. Ja oczywiście tutaj mam wykład o szerszym charakterze, pokazane relacje między wyrazami, te regionalizmy, relacje semantyczne, ale myślę, że to w zupełności wystarczy, bo taki był mój cel, żeby Państwu przypomnieć odchodzące w niepamięć nazwy regionalnych kulinariów. Ja mam nadzieję, że wbrew temu, co Pan mówił o tym, aby czegoś nie pamiętać, jak najwięcej i jak najdłużej zapamiętamy z Pana właśnie tutaj opowieści, z Pana wykładu. I jeszcze nawiązując do cytowanego przez Pana Tomasza Gajdy, chciałabym serdecznie Państwa zaprosić do obejrzenia wystawy, którą mamy przygotowaną tutaj przy wypożyczalni. Jest to wystawa w ramach naszego projektu Etnopolska 2021, gdzie właśnie prezentujemy sylwetki świętokrzyskich twórców ludowych, poetów ludowych, między innymi pana Tomasza Gajdę, czy też Katarzynę Zaborowską, tak zwaną Kaśkę spod Łysicy. Zapraszam serdecznie, a panu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Prosiłbym tylko o zwrot materiałów, bo one... Prosimy o zwrot. Później mojej analizy chcę przygotować artykuł na temat współczesnych nasz regionalnych właśnie kulinariów. Dlatego bym bardzo prosił o zwrot. Jeśli trzeba będzie, to chętnie mogę kiedyś przeznaczyć do skserowania, ale niektóre rzeczy są takie unikatowe, że niepowtarzalne, czasem w tym, jeśli chodzi o wydawnictwa, zwłaszcza regionalne, rozproszone. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję za zaproszenie przed tym dyrekcji. Dziękuję. Nadzieję, że za wysłuchanie mojego wystąpienia. Kłaniam się nisko i oczywiście bardzo chętnie mogę być takim, może nie przewodnikiem po kulinariach, bo do tego się nie nadaje, ale w każdym razie ta mapa kulinarnia świętokrzyskiego, ona tutaj myślę, że została trochę przedstawiona, a w tych konkursach naprawdę i tych publikacjach ja nie przyniosłem wszystkiego tego, co mam, starostwo powiatowe publikuję po każdym konkursie, ale wszystkim to takie nazewnictwo, które nas zachwyca, prawda, ono jest takie wymyślane, taka kreacja językowa, jeśli chodzi o nazwy. To przede wszystkim wiąże się, no tutaj taka nazwa Szewczaki od zespołu folklorystycznego
tam, nie wiem, z Szewnej bodajże, Szewczaki, jest jakiś związek naczyniowy z miejscem. Ja myślę, że zawsze jest tak, że tutaj jest jakiś ważny element kreacji i idziemy w stronę takiej metaforyzacji też języka, prawda? Nie dosłownie musimy nazwać tę nazwę, ale metafora to jest, pisali tacy wybitni badacze, metafory są obecne w naszym życiu, są składnikiem naszego myślenia, naszego doświadczenia językowego i to po prostu widać szczególnie teraz, kiedy się właśnie te konkursy odbywają. To każde koło gospodyń chce być lepsze może od innego, bez tego nazwa może też powodować, im bardziej egzotyczna, taka obca, to może potrawa będzie lepsza. A jest taka też nobilitacja poprzez nazwę, nawet gdyby to był taki doraźny prestiż słowa na ten użytek tych konkursów. To też warto po prostu. No, że chwała paniom, że mają takie pomysły nazewnicze, również kreatorskie. Także dziękuję bardzo. Tak, to jest to, co się dzieje lokalnie, wydawane, tak. No ja myślę, że to jest też element promocji małej ojczyzny. To są słowniczki, ale te kulinaria najłatwiej trafi, bo jednak to, co wiąże nas, prawda, to każdy człowiek potrzebuje powietrza, wody, chleba i tak dalej. To już jest to normalne, więc są taka troska, dbałość. I naprawdę to jest wydawane, no przede wszystkim podziwiam całą serię regionalną, ja przyniosłem tylko to, co dotyczy kulinarii, wielkopolskie słowniki regionalne, które powstają to chyba ze 6, we współpracy ze szkołami na terenie Wielkopolski i pracownicy Uniwersytetu Adama Mickiewicza Zakładu Dialektologii Polskiej, to jest ścisła współpraca, trochę osłabiona przez pandemię, ale to jest nawiązanie do idei, o której pisał dawno, o współpracy towarzystw regionalnych, naukowych, lokalnych, profesor Witold Doroszewski. Chcę powiedzieć Państwu, że te osiągnięcia dyscypliny, która się zajmuje badaniem gwar, dialektów, dialektologii polskiej, są imponujące osiągnięcia polskiej dialektologii, zarówno w świecie takim słowiańskim, ale też i poza. Także naprawdę Witold Doroszewski tę dialektologię postawił na najwyższym po prostu poziomie. Także dziękuję Państwu jeszcze raz. Dziękuję.